Cześć, witam was wszystkich serdecznie z tej strony Kruszakus, który właśnie wygodnie rozsiadł się w swoim fotelu. Będę za chwilę sobie popijał herbatkę i na spokojnie mówił o tym, co chcę powiedzieć w sumie, nie? A jest parę rzeczy, o których muszę wspomnieć, także już się rozsiadłem. Biorę sobie właśnie herbatkę do rąk, która jest już chyba... Kurwa, jest za gorąca, fuck. Dobra, nieważne, no w każdym razie zacznijmy od początku. Parę godzin temu wrzuciłem na kanał filmik, w którym mówię, że... Znaczy, w którym mówię w sumie, że EA oficjalnie ogłosiło ten zakończenie BFH i tak dalej. Nic się nie martwcie. BFH nie potrzebuje niczego takiego, ta gra tak czy siak już jest martwa, także co by tu dużo mówić, nie? W każdym razie żadnego zamykania serwerów nie będzie 30 tam maja czy tam 21 maja. Normalnie będziemy sobie grać i tak dalej, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze będzie wtedy w tę grę grał. Słuchajcie, głównym powodem tego, dlaczego nagrywam ten film, ogólnie dzisiaj nie miało być żadnego komentarza, ale z racji tego, że zaraz po tym jak wrzuciłem te swoje filmiki, posypała się lawina komentarzy, że zupdate'owali BFH, poznerfiali jakieś abilitki, bronie, tutaj coś tam zbuffowali i tym podobne. No to w takim razie stwierdziłem, że kurczę, no to trzeba sprawdzić, co jest grane, co jest na rzeczy i szybciusieńko nagrać jakiś komentarz na ten temat. Więc pozmieniono parę rzeczy, więc przede wszystkim, może zaczniemy od nerfów. Znerfili dwie rzeczy. Po pierwsze, laser został znerfiony oraz ten... kupa granatów. To są dwie rzeczy, które zostały ewidentnie znerfione. No i zbuffowano też parę rzeczy, mianowicie... chmurotwórca Jacka, czy tam jak tam sobie wolicie, piracki pistolet i tak dalej, został delikatnie zbuffowany. Pistolet na średni zasięg, tak, został też dosyć znacznie poprawiony, nawet bym powiedział. A także zmieniono sposób działania IEG. I nie wiem, czy jest to do końca buff, czy jest to też w sumie nerf, bo jedno i drugie. Niestety abilitka została zbalansowana w taki sposób, że nie do końca mi się to podoba, ale zaraz już do tego przejdę. Dobra, to w takim razie może zaczniemy od lasera. Więc jestem teraz właśnie na stronie oficjalnej EA, znaczy no, forum Battlefield Heroes. I tutaj mamy od EA Fix Now'a ten, po prostu wylistowane zmiany. No i z tego co można wywnioskować, to w przypadku lasera zostały zmniejszone obrażenia na średni dystans. Z 5 do 6 zmniejszono do 3 na 4. Także jest to dosyć znaczny nerf. Aczkolwiek jak grałem laserem, to nadal czułem, że ta broń jest po prostu bardzo mocna, że gra tą bronią wcale aż tak bardzo się nie zmieniła. Po prostu głównym chyba atutem lasera jest to, że strasznie szybko przy Frenzy Fire na 5 poziomie można się tym podleczyć i dostaje się wtedy po prostu takiego sustaina, że tak to określę, że po prostu jesteśmy w stanie wygrać z każdym niemal przeciwnikiem. Aczkolwiek teraz rzeczywiście no po prostu obrażenia są raczej słabe i powiedziałbym, że w większości przypadków znacznie lepiej jest mieć po prostu cheesera albo karabin na daleki zasięg, bo po prostu obrażenia się wtedy znacznie bardziej zgadzają, no, to jest chyba bardziej przydatne w zdjęciu przeciwnika niż jakiś szalony sustain i healowanie się przez cały czas, prawda? No ale nieważne. Następna rzecz, która została zmieniona, to jest delikatne zmniejszenie obrażeń krytycznych, które wchodzą nam z tego lasera. Tam przelicznik zamiast 10 będzie teraz 8 czy coś w tym stylu. Także jakaś taka w miarę nieznaczna zmiana. Aczkolwiek czy jest to jakiś potężny nerf? Raczej nie. Przez cały czas będzie można tej broni używać i przez cały czas będzie można ją nazywać, delikatnie powiedziawszy, noobską. Tutaj się nic już tak naprawdę nie zmieni. Wydaje mi się, że nie chcieli tej broni nerfić do tego stopnia, żeby była ona całkowicie bezużyteczna. W przypadku balansowania pirackiego pistoletu, no to w sumie praktycznie nic nie zrobili, po prostu dewiacja z 0,6 została zmniejszona na 0,4. Broń przez cały czas jest bardzo niecelna, ma malutkie obrażenia w porównaniu do tego, co było na samym początku, kiedy ją wprowadzili w 2011 roku, bo dokładnie 3 lata temu ją wypuścili, po około pół roku ją dosyć mocno znerfiono i praktycznie stała się bezużyteczna. No a teraz cóż, no, niby delikatnie ją ulepszyli, ale tak naprawdę moim zdaniem, zresztą sami zobaczycie po tym gameplayu, że piracki pistolet tutaj był kompletnie bezużyteczny i w zasadzie ani razu nie byłem w stanie go dobrze wykorzystać, a zresztą co tu dużo ukrywać, beznadziejnie dzisiaj grałem, także no, to też może być powód. Pistolet na średni zasięg, no więc zwiększono ilość pocisków o 3, zwiększono obrażenia na
Na krótki i na średni dystans dosyć tak chyba znacznie. Na krótki dystans zwiększono obrażenia, zmniejszono dewiacje, a no i jak już powiedziałem, zwiększono też ilość pocisków o 3. Także jest to dosyć sporo poprawione i wreszcie będzie można tego pistoletu chyba w miarę sensownie używać. Aczkolwiek no raczej nie będę go tak czy siak próbować, bo nigdy nie byłem jego zbyt dużym fanem, ale no chociaż to zostało delikatnie poprawione, proszono o to już 3 czy 4 lata temu i dopiero dzisiaj to robią, tak? Kiedy już praktycznie nikt w tę grę nie gra z tych, którzy chcieli, żeby to zostało poprawione, ale spoko. No i to, co was pewnie najbardziej interesuje, czyli zbalansowanie IEG oraz kupy granatów. I tu jest, kurwa, szczerze powiedziawszy, po prostu, no jak dla mnie, beka totalna. Więc słuchajcie tego. Zbalansowali ogólnie radius, a także obrażenia, jakie otrzymuje się od kupy granatów. W zasadzie to, jeżeli wejdziecie sobie na forum i zobaczycie, jak to wszystko wygląda, to różnice są po prostu kosmetyczne. Dla trzeciego, czwartego i piątego poziomu nie ma żadnej różnicy w zadawanych obrażeniach. Dla pierwszego i drugiego to jest, zmniejszyli obrażenia z 24 na 20, dla drugiego z 18 na 17, na trzecim jest 15, na czwartym 13, na piątym poziomie granaty zadają 12 obrażeń i w zasadzie się nic nie zmienia dla osób, które używają GS-a na piątym poziomie, jeżeli chodzi o damage. Po prostu za to zmniejszyli o 25% zasięg tych granatów, znaczy zasięg tych granatów, po prostu obszar, na którym one zadają te obrażenia, także no delikatnie zostało to zmienione, ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś straszna zmiana. Dzisiaj jak grałem, to praktycznie każdy z racji tego, że znerfiono GS-a, miał tego GS-a na 5 i szczerze powiedziawszy nadal to strasznie kurwa odczuwałem, także ten cały nerw jest po prostu, szczerze powiedziawszy, można go sobie o kant dupy za przeproszeniem rozbić. No ale cóż, no jest jak jest, prawda? Tak to jest, kiedy grą zajmują się ludzie, którzy nie mają o niej zielonego pojęcia. No ale to, co mnie najbardziej chyba interesowało, to jest zbalansowanie IEG. No więc teraz na piątym, dopiero różnicę zauważycie tak naprawdę na piątym poziomie, bo dopiero tam jest coś tam pozmieniane, ale no niestety, kurde, co by tu dużo mówić. Zmieniło się tylko tak naprawdę to, że na wyższych poziomach ma się delikatnie większy zasięg działania tego IEG, bo teraz będzie to aż 9 metrów. Ale na pierwszym poziomie teraz, na pierwszym poziomie teraz zwiększono o metr. W zasadzie dla każdego poziomu zwiększono teraz zasięg IEG o metr. Niestety dla wyższych poziomów, co by tu dużo mówić, została zwiększona ilość czasu, która potrzebna jest do tego, żeby ta abilitka się zrefreszowała. Wcześniej było to 14 sekund, teraz jest to niestety aż 16 sekund dla piątego poziomu. Wcześniej było tak, na pierwszym poziomie refresh IEG 26 sekund, potem na drugim 23, na trzecim 20, na czwartym na 17 i na piątym 14. A teraz 26 na pierwszym, czyli bez zmian, 24 na drugim o 1 sekundę dłużej, 21 na trzecim o 1 sekundę dłużej, 18 na czwartym, czyli też o 1 sekundę dłużej i 16 na piątym, czyli aż o 2 sekundy dłużej. Czyli także teraz Clan Wary będą jeszcze bardziej upierdliwe, bo pomimo tego, że chyba zwiększyli chyba długość trwania IEG, nawet nie pamiętam, tam jest chyba teraz na pewno jest 11 sekund, sam sprawdzałem przed chwilą na stronie ze statami, także nawet nie pamiętam, czy zwiększyli czas działania IEG o 1 sekundę, czy zostało bez zmian, nie pamiętam, kiedyś to pamiętam, było 10 sekund na pewno na piątym poziomie, no ale sam fakt, że po prostu to okno, pomiędzy którym, po prostu, w którym gunnerzy wymieniają się IEG, wynosi teraz aż 5 sekund, no to domyślam się, że niestety Clan Wary będą dosyć takie spieprzone i w ogóle, no co po prostu ewidentnie pokazuje, że no po prostu kurde, no co to są w ogóle za zmiany, nie? No po raz kolejny moim zdaniem dali dupy i tak dalej.
Ten dodatkowy 1 metr na IEG praktycznie w ogóle się nie przydaje. I co z tego, że zwiększono ten zasięg tej abilitki, skoro ten znacznie wolniej będzie się ona teraz refreshować. 2 sekundy to się wydaje, że to jest mało, nie? Ale porównajcie sobie czwarty poziom Kega do piątego poziomu Kega i wiele razy jest tak, że po prostu jak szaleni spamujecie po prostu na klawiaturą albo myszką w jakimkolwiek przyciskiem, żeby ta abilitka jak najszybciej się aktywowała i po prostu te 2 sekundy czasami wydają się być jak wieczność. I w przypadku IEG i Clan Warów no to już w ogóle będzie po prostu totalna porażka, przynajmniej moim zdaniem, ale no cóż, tak to już jest. Czy ten update dużo zmienia? Moim zdaniem bardzo mało. Troszeczkę więcej osób będzie teraz po prostu testować się wszystkie te zmiany, czyli każdy będzie prawdopodobnie teraz biegał z GS-a na piątkę, każdy będzie teraz sobie biegał z laserem, sporo osób będzie grało z pistoletem na średni zasięg i tak dalej, i tak dalej. Także troszeczkę, że tak powiem, będą testować sobie te wszystkie duperele. Gra być może będzie troszeczkę mniej grywalna przez to, ale nie wiem, zobaczymy. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o same zmiany i to, w jaki sposób one wpłyną na tę grę, nic się praktycznie nie zmieniło, jak dla mnie. No co to są w ogóle za zmiany? No dajcie spokój. Wydaje mi się, że po prostu przez cały czas BFH zajmują się jednak ludzie, no którzy kurwa po prostu nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę tej grze jest potrzebne. Było dobrze 2 lata temu, jeżeli chodziło o balans abilitek. To dlaczego kurwa nie wrócą do tego? Dlaczego przez cały czas upierają się, żeby robić coś na nowo? No po prostu nie rozumiem tego. Chciałbym to jakoś pojąć, chciałbym to jakoś ogarnąć, ale no kurde, po prostu nic do tych ludzi chyba kurwa nie dociera. Także jak dla mnie to po prostu ten update jest totalnie z dupy, za przeproszeniem, także no kurwa, no szczerze powiedziawszy, domyślam się, że w tym tygodniu z tego powodu nawet nie będzie mi się chciało nagrać komentarzy z BFH i pewnie porobię jakieś inne rzeczy. Bo kurwa, no co mam wam powiedzieć w tej chwili, no? No kurde, no dla mnie te zmiany są tak po prostu niewidoczne, są tak po prostu znikłe, że ja tego w ogóle nie odczuję, a liczyłem na coś naprawdę fajnego, co po prostu wprowadzi rewolucję wśród abilitek i być może przywróci ten dawny balans pomiędzy klasami i być może zachęci te wielkie legendy do tego, żeby powróciły chociaż na parę dni do BFH, żeby przypomnieć sobie, jak to było ze starych czasów. Ale kurde, nie, tak niestety nie jest. Także no, o kant dupy można sobie roztrzaskać teraz wszystkie te moje nadzieje, że jednak gra znowu stanie się tak fajna jak te 2 lata temu, ale no cóż. Niestety, na nadziejach się skończyło jak zwykle. Wybaczcie, że taki negatywny komentarz dzisiaj, ale kurde, no co ja mam powiedzieć, to jest po prostu recenzja z niby wielkich, fajnych zmian, które miały wejść, a kurde, wyszło jak zawsze, prawda? Do dupy i w ogóle. Wybaczcie, zaraz wezmę sobie łyczka herbaty. Okej, teraz jest w sam raz, już mnie nie poparzyło, na szczęście. I powiem, że kurwa, no nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie? Chyba będziemy musieli rzeczywiście z Handlem się skrzyknąć na TeamSpeaku i nagrać ten odcinek, który chcieliśmy już parę dni temu nagrać odnośnie BFH i przyszłości BFH na naszych kanałach, bo no kurwa, jeżeli to tak dalej będzie wyglądało, jeżeli oni po prostu będą, no kurwa, ewidentnie konsultowali to z nami, prawda, przez cały czas, a mimo wszystko po prostu dalej idą zaparte po swojemu i robią po prostu tak, kurde, po prostu kaszane odpierdalają i tak dalej, nie? I chyba trzeba będzie po prostu delikatnie o tym z Handlem porozmawiać i powiedzieć ode mnie i od niego po prostu powiedzieć wam, jak to wszystko z naszej perspektywy wygląda, bo tak dalej kurwa być niestety nie może chyba. Ale oczywiście pewnie zaraz pojawią się jacyś ludzie, którzy powiedzą mi, że przesadzam czy coś w tym stylu i może nie rozumiem tych wszystkich zmian wprowadzanych przez Easy i tak dalej, że to już jest jakiś progres i tym podobne. Tak naprawdę niestety nie jest tak fajnie. Ale cóż, nie? Może źle odczytuję te statystyki tych na nowo zbalansowanych abilitek. Nie wiem, może po prostu nie potrafię czytać. Ale wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, a miało zmienić się wiele, także pierdolcie się wy, tempę skurwiele. To było oczywiście do Easy, nie do was. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się, moje szwagry, do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, yo!